Wybitny polski historyk sztuki, znawca epoki późnego renesansu, znawca sztuki lwowskiej, kustosz pamięci i strażnik Ossolineum. To człowiek, który ratował polskie dzieła, dzieła polskich pisarzy, poetów, który zadbał o to, żeby do Polski po II wojnie światowej dotarł rękopis pana Tadeusza. Profesor Mieczysław Gębarowicz, obrońca polskiego dziedzictwa we Lwowie. Profesor Mieczysław Gębarowicz, historyk sztuki, ostatni dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich po II wojnie światowej, pozostał we Lwowie, aby nie dopuścić do zniszczenia pozostawionych tam dóbr polskiej kultury. Trafił w czasie swoich wędrówek któregoś roku do Lwowa i dotarł do świątyni kultury, jaką było Muzeum Lubomirskich i Ossolineum. I kiedy wrócił do domu, powiedział swoim rodzicom, ja chcę zostać kustoszem muzealnym, ja chcę tego pilnować. Tam studiował historię powszechną oraz historię sztuki, tam się doktoryzował, habilitował, tam również pracował jako wykładowca po uzyskaniu habilitacji, zwłaszcza z tytułem profesorskim, wykładając sztukę polską. Był autorem wielu prac z dziedziny historii sztuki. Od 1922 związany był Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich. Od tej pory jego los był zupełnie związany z tą instytucją, która była wielkim dziełem miłości i mądrości Lubomirskich, ale także wielu rodów kresowych. Wielka kolekcja książek, wielka kolekcja dzieł sztuki, starodruków, rękopisów, rysunków, sztychów, przy czym wśród rękopisów były rzeczy dla naszej kultury zupełnie bezcenne. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, profesor nie porzucił tego miejsca pracy, a przecież polityka okupanta, czy to niemieckiego, czy sowieckiego, była dosyć jednoznaczna wobec kultury polskiej. Profesor Gębarowicz pozostał tam jako kustosz, jako strażnik. Chciał po prostu uratować te bezcenne dzieła polskiej narodowej kultury. Udało mu się przekonać Niemców, aby wywieźć najcenniejsze rzeczy, starodruki w głąb Polski. Przy czym Gębarowicz i jego pracownicy dostali rozkaz, aby wywieźć wszystko, co ma jakiś związek z kulturą niemiecką. Natomiast pracownicy Ossolineum na polecenie dyrektora Gębarowicza zapakowali w zasadzie wszystko, co najcenniejsze dla kultury polskiej, a na wierzch wrzucili te właśnie często wielonakładowe książki w języku niemieckim. Dzięki profesorowi oraz osobom z jego środowiska udało się przewieźć bezcenne zbiory, rękopisy, manuskrypty, autografy Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, na przykład pana Tadeusza, do Wrocławia. Mimo że ten Lwów został włączony do Sowietów, on celowo został w tym Lwowie, nie przyjął możliwości podjęcia pracy w Muzeum Narodowym w Krakowie czy w innych placówkach w Polsce powojennej, tylko pozostał we Lwowie, bowiem uważał, że tam ma pewną misję do spełnienia. Pozostanie we Lwowie dla niego wiązało się z degradacją. Profesor Gębarowicz został zdegradowany jako element podejrzany, prawda, do funkcji młodszego pracownika nauki, ze stanowiska profesora. To właśnie on jako w zasadzie jedyna osoba ze Lwowa namawiał władze komunistyczne do tego, aby domagały się, aby całe zbiory Ossolineum zostały przeniesione do Wrocławia. Częściowo mu się to udało. Teraz Ossolineum jest jedną z najważniejszych instytucji, nie tylko w Polsce, muzealnych, a przede wszystkim jest to jedna z najwspanialszych bibliotek w Polsce i w Europie. To jest to niewątpliwie zasługa Gębarowicza.